The Legend of Zelda to jedna z najważniejszych czołowych marek Nintendo i od samego początku, od lat 80. jej charakterystyczną cechą jest zdolność do zmian. Z racji tego, że bezpośrednie sequele są rzadkością i najczęściej każda kolejna główna część to zupełnie inni bohaterowie oddaleni od siebie od stulecia, te gry mogą przybrać niemal dowolną stylistykę czy gameplay. Ale Breath of the Wild było znacznie odmienne od pozostałych, nawet jak na standardy serii. Porzucono nawet takie rzeczy, które wydawały się niezmienne, jak ikoniczny strój głównego bohatera czy formułę przechodzenia z jednego lochu do drugiego. Była to gra z otwartym światem, wypełnionym zadaniami pobocznymi i zbieractwem. Lochy zostały sprowadzone jedynie do drobnych, opcjonalnych epizodów, nie trwających dłużej niż pół godziny. Zamiast liniowej, epickiej historii dostaliśmy plac zabaw, w którym można było spędzić całe godziny na bawieniu się fizyką i różnymi systemami rządzącymi tym światem. Nawet fabuła została sprowadzona do opcjonalnego zbieractwa, które można było spokojnie olać, jeśli mieliśmy taką zachciankę. Ciężko przecenić sukces Breath of the Wild. Tak samo jak Ocarina of Time przed laty, tak Breath of the Wild został przez wielu określony jedną z najlepszych gier w historii. Stało się jasne, że nowa formuła stanie się wzorem do naśladowania na najbliższe dekady. Dość szybko, bo już w 2 lata po premierze pokazano pierwszą zapowiedź kontynuacji. Ale na efekt końcowy trzeba było czekać znacznie dłużej. I to nie tak, że Nintendo zapomniało o swoich fanach. Dostaliśmy spin-offy, remake i remaster. Ale czas oczekiwania na następny długi i wielki rozdział w tej nieśmiertelnej sadze wydawał się ciągnąć w nieskończoność. W międzyczasie wpływ tej gry na cały rynek stawał się coraz bardziej widoczny, kiedy kolejne gry zaczynały korzystać z podobnych rozwiązań. Tych, którzy spodziewali się kolejnego, kompletnego przewrócenia status quo, czeka pewne rozczarowanie. Tears of the Kingdom to rzadki, chociaż niekompletnie niespotykany, bezpośredni sequel w serii, czerpiący całymi garściami zarówno z historii, jak i z mechanik. Prawie wszystko. Interfejs, grafika i muzyka wyglądają i brzmią niemal identycznie. Te gry są do siebie do tego stopnia podobne, że osoba, która nie grała w żadną z nich, mogłaby mieć poważne problemy z zauważeniem, że to w ogóle są dwie różne gry. Nawet nowe moce wydają się być rozwinięciem tego, co otrzymaliśmy poprzednim razem. Ale mimo to udaje się zaskoczyć, a pod kilkoma względami odmienić serię na nowo. Historia zaczyna się kilka lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Hyrule zaczyna się powoli odradzać, zaczynają wyrastać nowe ludzkie osiedla, a nawet zaczynają się prace nad odbudową królestwa. Żołnierze, a także Zelda i Link regularnie udają się na ekspedycje do zamku. Ostatnimi czasy ludzie zaczęli chorować przez nową substancję znaną jako Gloom. Jest to czarna i trująca maść, bardzo podobna do Malice z poprzedniej gry. Link i Zelda wyruszają do wcześniej niezbadanych podziemi zamku, gdzie znajdują starożytne malunki na ścianach. Teraz, jak zwykle, drobne ostrzeżenie przed spoilerami. Nie będę opowiadać całej fabuły, ani zdradzać zakończenia, ani niczego w tym guście, ale chciałbym omówić kilka aspektów fabuły, zatem jeśli nic nie chcesz słyszeć na temat tego, co się dzieje w grze, przejdź do tego momentu w filmiku. Okazuje się, że źródłem tajemniczej mazi są zmumifikowane zwłoki przyszpilone do ołtarza za pomocą magicznej fruwającej ręki. Gdy para naszych bohaterów zbliża się do tajemniczego miejsca, mumia przedstawia się nam jako Ganondorf. Przerażająca moc nowego starego przeciwnika sprawia, że Master Sword, magiczny miecz zaklinający zło, łamie się na kawałki. To, co dzieje się później, jest wręcz obłąkane w swojej skali. Ciało Ganondorfa unosi się w górę, a wraz z nim cały zamek. Zelda zapada się w przepaść, a w niezliczonych miejscach dawnego królestwa obsuwa się ziemia, obnażając systemy jaskiń i zejścia do podziemi. Ale nie do podziemi kierujemy się najpierw. Link zostaje wystrzelony do podniebnej wyspy, gdzie odkrywa, że jego ręka została zastąpiona tą magiczną, która wcześniej trzymała złoczyńcę w miejscu. Okazuje się, że ta ręka należała do pierwszego króla Hyrule, imieniem Rauru. Już na wstępie możesz się zorientować, że gra uwielbia odnosić się do osób i do wydarzeń, szczególnie z Ocarina of Time i A Link to the Past. Tylko że każde z nich oznacza coś zupełnie innego, niż mógłbyś pomyśleć.
Przykładowo, podobnie jak w Okarinie, Ganondorf zostaje nam przedstawiony jako król Gerudo, który składa hołd przed królem Hyrule, tylko po to, żeby go później zdradzić. Nawet pierwsze ujęcie jest bardzo podobne, jednak okoliczności i cały kontekst dookoła są zupełnie inne. I jest cała masa takich drobnych rzeczy. Tytuł tej serii to The Legend of Zelda, Legenda Zeldy. I legendy to kulturowe twory, które zmieniają się z pokolenia na pokolenie, różni autorzy dodają coś od siebie. I być może Nintendo poszło w tym kierunku i zrezygnowało z bardziej twardego podejścia do kanonu na rzecz luźniejszych odniesień do poprzednich gier. Fabuła spełnia swoje zadanie, ale nie wydaje mi się tak dobrze i tak zgrabnie napisana jak w poprzedniej części. Jest pewna wtórność z tym, jak musimy znaleźć wszystkich czempionów i oni muszą odnaleźć swoje duchowe połączenie ze swoimi przodkami. W niemal identyczny sposób jak poprzednim razem znajdujemy wspomnienia z przeszłości, kierując się wskazówkami na mapie. Tym razem dużo, dużo bardziej oczywistymi. I kiedy ta fabuła zostaje nam ujawniona, jest dużo więcej magii, skakania po linii czasu i innych elementów, które odciągają od zwykłych ludzkich emocji, jakie powinni przeżywać bohaterowie. Zakończenie, którego nie będę tutaj zdradzać, stara się za wszelką cenę przeskoczyć finał poprzedniej gry. Co najbardziej lubię w tej fabule, to jak wiele dodano drobnych detali dotyczących świata i bohaterów. Pomimo tego, że Hyrule to nadal ta sama mapa, zmienił się kompletnie jej stan. Lokacje, które wcześniej były niebezpieczne, tutaj są miejscem odpoczynku i na odwrót. Bardzo lubię, kiedy gry okazjonalnie pozwalają na odwiedzenie starych śmieci i zobaczenie, jak wiele się zmieniło. Dowiadujemy się też wiele o poszczególnych bohaterach pobocznych z poprzedniej gry i co robili w międzyczasie. Hudson, któremu pomagaliśmy budować Tarrytown, jest teraz mistrzem budowlanym i jego firma odgrywa kluczową rolę w wysiłku odbudowy Hyrule. Bolson obserwuje, jak maleńka wioska została napadnięta przez bokobliny i jeśli je przegonimy, możemy pomóc w odbudowie. Nieśmiała Paya teraz rządzi w Kakariko, bo Impa wyruszyła w świat, żeby oddać się swojej pasji, archeologii. Zelda zbudowała szkołę dla dzieci w Hateno Village. Pura wreszcie wyleczyła się z bycia chibi i nadzoruje Point Lookout, tymczasowy fort, zbudowany u podnóża zamku Hyrule. I w ogóle jest to chyba pierwsza część serii, w której dostajemy tak otwartą sugestię, że Zelda i Link są parą. Dom, który można było wykupić w Breath of the Wild, jest przedstawiony jako dom Zeldy, gdzie możemy przeczytać jej dziennik, znaleźć gumkę na włosy Linka z poprzedniej gry i liczne sugestie dające wyraźnie do zrozumienia, że żyli w nim razem. Ten większy nacisk na bohaterów drugoplanowych rezultuje też większą ilością zadań pobocznych, bo o ile w Breath of the Wild byliśmy zdani bardziej na siebie, tutaj możemy zaobserwować życia, które mamy chronić i ratować. I te drobne historie to jest coś, co naprawdę lubię, to jest coś, co zwiększyło moją więź z tym światem i z tymi bohaterami, których zdążyłem pokochać nawet pomimo ich maleńkiej roli. Oglądając mój materiał, pewnie zauważyłeś, że wspomniany król Hyrule wygląda odrobinę niecodziennie. Nie na zeldowe standardy, bo jest cała masa istot w tej serii, które wyglądają znacznie bardziej egzotycznie, ale nie jest to standardowy obraz, jaki przychodzi ci do głowy, kiedy myślisz król Hyrule. Jest tak dlatego, że Rauru jest przedstawicielem Zona i gatunku, który był wspomniany w Breath of the Wild i w tej grze gra kluczową rolę. Zonai byli budowniczymi o technologii znacznie przewyższającej chiliańskie narody, co również odgrywa ważną rolę w tej grze. Czy wiecie, że Shigeru Miyamoto chciał, żeby pierwsza Zelda była tak naprawdę postapo? Pod koniec gry mieliśmy się dowiedzieć, że cały ten świat fantasy został zbudowany na gliszczach super zaawansowanej cywilizacji. I myślałem o tej ciekawostce wiele razy podczas grania w najnowszą Zeldę. I kocham to, jak zwykli NPC reagują na urządzenia Zonai. Jest taki jeden dziadunio w Hateno Village, który nie może wyjść na górkę, dlatego że o, plecy go tak bolą, no. Tak naprawdę potrzebował odrobiny perswazji od mojej deski. Sporo konsternacji wśród fanów wywołało wykorzystanie tej samej mapy, co w poprzedniku Breath of the Wild. Ale to nie znaczy, że czeka nas dokładnie to samo. Poszczególne miejsca zostały znacznie przebudowane przez ludzką działalność. Często mamy zupełnie inne drogi do celu, poszczególni NPC przeniesie się w inne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem szczerze, chciałbym, żeby akcja miała miejsce gdzieś zupełnie indziej. Wiele z tych miejsc zostało stworzonych do konkretnych sidequestów i wydarzeń w Breath of the Wild i tutaj często pozostają takie puste i zaniedbane.
Wrażenie odkrywania nowego i zupełnie nieznanego nie zostało kompletnie zatracone, ale jest znacznie osłabione. W promowaniu gry duży nacisk postawiono na niebiosa. Przekazano nam całą masę reklam, jak to Link przedostaje się przez chmury i ląduje na lewitujących wyspach. I muszę przyznać, że przelatywanie z jednej wyspy do drugiej budzi ogromne wrażenie. Skyward Sword prawdopodobnie chciałby wywoływać takie emocje jak to. Możemy też liczyć na okazjonalne podniebne potyczki i kilku bossów nawet wykorzystuje fakt, że fruwamy sobie dookoła. Ale patrząc na grę jak na całość, tych wysepek jest w sumie niewiele i są bardzo od siebie oddalone. Czego nam nie powiedziano, to że bezpośrednio pod Hyrule znajduje się dokładnie druga, prawie równie wielka mapa świata ze swoimi własnymi lokacjami, skarbami i osobną, całkowicie opcjonalną fabułą. Podziemia są kompletnie odwróconą mapą zwykłego Hyrule. Tam, gdzie na powierzchni mamy góry, w podziemiach będą doły. Bezkresne połacie mroku łączą ze sobą świecące korzenie, których aktywacja wrzuci nam trochę światła. Każde z tych korzeni znajdują się dokładnie pod kapliczką. Nawet jeśli mamy ogólny zarys tej drugiej mapy, to nie znaczy, że przemierzanie będzie łatwe. Podziemia nie są ze sobą łatwo połączone. Niektóre przejścia są zablokowane przez zapadnięte ruiny lub przez przeciwników. Gra zmienia się w survival, gdzie musisz ostrożnie pilnować swoich zasobów i planować ścieżkę do kolejnego korzenia. Niestety, z powodów, które się staną jasne za chwilę, to szybko przemija. To, co kompletnie zmienia twój sposób poruszania się po świecie i interakcje z nim, to nowe moce Linka. Gwiazdą programu jest Ultra Hand, nazwana po starej zabawce autorstwa Gunpei Yokoi. Za pomocą swojej nowej magicznej ręki Link może złapać niemal dowolny obiekt w grze i przykleić do czegoś innego. To sprawia, że w przeciągu pierwszych kilku godzin zaczniesz budować różnego rodzaju szalone machiny, które mają za zadanie po prostu przenieść cię w jakieś inne miejsce, a po 200 godzinach zaczynasz budować bronie mogące prześcignąć Metal Gear. Kreatywność przy budowaniu tego wszystkiego zdaje się być kompletnie nieograniczona. Możemy zbudować machiny latające, czołgi, sanie, gundamy i właściwie wszystko, co nam przyjdzie do głowy. To jeden z highlightów gry, który sprawi, że spędzisz godziny na dopracowywaniu swoich konstrukcji. I nie będę ukrywać, bawiłem się świetnie przez cały czas, ani na moment nie zatrzymując się nad tym, żeby zastanowić się nad wadami tego systemu. Ale jest pewna niekonsekwencja w tym, że mamy specjalne, dedykowane urządzenie do latania, które rozwala się zaledwie po kilku chwilach używania. We wszystkich miejscach, gdzie gra wymaga od nas, żebyśmy przelecieli przez jakiś odcinek, możemy znaleźć te szybowce. Wygląda na to, że twórcy planowali dla nas, żeby latanie było czymś krótkim i tymczasowym. Problem polega na tym, że możemy wziąć drążek i dwa wiatraki, po czym możemy przelecieć na tym czymś przez praktycznie całą mapę. To samo dotyczy się podziemi. Najwięcej frajdy z nimi miałem, jak chodziłem sobie dookoła i rzucałem świecącymi kwiatkami na początku. Każdy róg wydawał się tajemniczy, zagrożenie czaiło się właściwie wszędzie. Ale jak zacząłem konstruować machiny, cała mapa stanęła przede mną otworem. I teraz pojawia się pytanie. Czy twórcy chcieli, by gracze w ten sposób rozbrajali cały ich projekt mapy? Czy to tylko efekt uboczny systemów współpracujących ze sobą i nikt w Nintendo o tym po prostu nie pomyślał zawczasu? Kolejną zdolnością jest możliwość przyklejenia czegoś do swojej tarczy, strzały lub broni, tworząc całą masę przeróżnych kombinacji, dodających dodatkowe umiejętności lub lepsze współczynniki. Możemy zrobić samonaprowadzającą się strzałę, używając oka nietoperza, lub wznieść się w przestworza, przyklejając do zbroi sprężynę albo bombę. To w dużej mierze rozwiązuje problem niszczejących zasobów, bo łączenie przedmiotów zwiększa ich odporność. To powiedziawszy, mechanika łączenia jest trochę toporna. Jeśli chcemy przykleić coś do miecza, no to musimy najpierw rzucić sobie pod nogi, a jeśli chcemy coś przykleić do strzały, no to musimy radzić sobie przez tym monstrualnym menu. Oczywiście zarówno do budowania skomplikowanych machin, jak i do naszych własnych broni mamy do dyspozycji ogromną ilość urządzeń Zonai, takich jak sanie, wiatraki, hydranty, szybowce, kilka rodzajów kół. Do tego możemy kraść przedmioty z kapliczek, postawione tam tylko dla jednej zagadki, dalej zwiększając nasze możliwości. Kolejną zdolnością jest możliwość przebicia się przez powierzchnię znajdującą się bezpośrednio nad Linkiem, dając nam jeszcze większe możliwości pokonywania pionowych dystansów.
Ta umiejętność dla mnie wydawała się najmniej użyteczna, tylko w kilku momentach prawdziwie zmienia moje podejście do problemu. I ostatnią, najbardziej interesującą umiejętnością jest możliwość cofania w czasie każdego przedmiotu w grze. Jeśli na przykład Bokoblin rzuca w nas kamieniem, możemy cofnąć ten kamień w czasie w taki sposób, żeby trafił w niego zamiast w nas. Co jest odrobinę dziwne, w ten czas wlicza się trzymanie tego przedmiotu za pomocą Ultra Hand, przez co używanie tej zdolności jest praktycznie jak oszustwo, kompletnie psując wszystkie kapliczki i wszystkie zagadki logiczne w grze. Tak jak w poprzedniej grze, dostajemy około 150 kapliczek pełniących rolę małych dungeonów z jednym lub dwoma pokojami, stanowiącymi pojedyncze wyzwanie. Pomimo tego, że jest ich więcej niż poprzednim razem, jest znacznie większa wtórność. Na szczęście dzięki ogromnym możliwościom Linka możemy też większość z nich ominąć, przyklejając do swojej tarczy rakietę i szybując na paralotni, i to by było na tyle. Mam wrażenie, że pomimo dużo większej ilości systemów współpracujących ze sobą, Breath of the Wild było bardziej ukierunkowane. Twórcy mieli konkretną wizję na temat tego, jak powinniśmy tę grę przechodzić i jakie doświadczenie powinniśmy dostać na końcu. Tears of the Kingdom jest bardziej sandboxem. Mamy tutaj więcej przestrzeni do zabawy, ale w związku z tym, no, te zamki z piasku mogą zacząć się sypać. Jeśli porównasz grę do najnowszych tytułów z konsol konkurencji, na pewno uderzy cię niska rozdzielczość i względnie proste asety. Do tego klatkaż nie jest tak stabilny, jak do tego nas przyzwyczaiło Nintendo w swoich ostatnich grach. Podczas zwykłej eksploracji mamy stosunkowo stabilne 30 klatek, ale ta liczba spada podczas używania specjalnych umiejętności Linka, które zdają się być dużym obciążeniem dla sprzętu. Mimo to uważam Tears of the Kingdom za całkiem imponujące osiągnięcie techniczne. Switch jest konsolą hybrydową i to znacznie bardziej przenośną jak stacjonarną. Zgodnie z ideą używania tańszych i starszych komponentów, sercem sprzętu jest Tegra X1, która nawet w dniu swojej premiery miała kilka lat na karku. Swego czasu krążyły plotki o wersji Pro konsoli, ale jeśli wydawca faktycznie kiedykolwiek miał jakieś plany na to, pandemia skutecznie zablokowała. Zmierzam do tego, że Switch ma znacznie mniejsze możliwości sprzętowe niż konkurencja, nawet bazowe PS4. I oczekiwanie podobnych rezultatów tutaj jest niedorzeczne. Owszem, jest kilka gier, gdzie programiści dokonali cudów i te wyglądają naprawdę niesamowicie na tej 10-watowej konsoli, ale jest to raczej ich zasługa i taka grafika też ma swoje koszty. Tears of the Kingdom ma bardzo rozbudowany system fizyki i różnych żywiołów współpracujących ze sobą. Możemy budować różnego rodzaju wielkie roboty i gra zapamiętuje położenie każdego z obiektów. Ba, każdego z jego pojedynczych elementów w czasie. Zastosowany system fizyki został znacznie rozbudowany względem poprzednika i posiada wiele kreatywnych sposobów na rozwiązanie jednego problemu. I żaden z nich nie jest oskryptowany, możesz dowoli oszukiwać i rozwalać kolejne wyzwania, korzystając z samodzielnie wymyślonych wytrychów. To jedna z niewielu gier, w których jeśli pomyślisz, że można coś zrobić tak po prostu na logikę albo dla hecy, prawdopodobnie można. I to jest ten poziom interaktywności, który jest zwyczajnie niespotykany u konkurencji. Utrzymanie tego poziomu graficznego przy równoczesnym silniku fizyki robiącym salta pod spodem pozostaje imponujące. Prawdopodobnie można by było sprawić, że nowa Zelda wyglądałaby lepiej. Miałaby większą rozdzielczość, lepsze tekstury i anti-aliasing. Ale wtedy prawdopodobnie stracilibyśmy kluczowe elementy nowych mechanik. Osobiście wydaje mi się, że jednym z powodów, dla których Zelda mogła dostać tyle krytyki, jest fakt, że jedna z pierwszych lokacji posiada dużo roślinności i jest dość intensywna dla starzejącego się sprzętu. To z kolei uruchamia dynamiczną rozdzielczość i zaczynasz myśleć, że grasz we wspaniałych 240p, tak jakby Nintendo 64 nigdy nie umarło. Kiedy pierwszy raz zapowiadano Tears of the Kingdom, spodziewałem się czegoś na modłę Majora's Mask, szybkiego sequela z ponownie użytymi asetami. I trochę to dostałem, tylko nie szybko i jakby na sterydach. Ta gra rozpoczęła swoje życie jako DLC do Breath of the Wild i widać to praktycznie na każdym kroku. Do dodatku zaczęto dodawać kolejne i kolejne rzeczy, aż w końcu wystarczyło materiału na następną grę. Jestem pewien, że gdyby zdecydowano się jednak wydać to jako dodatek, dostalibyśmy dużo bardziej skondensowaną lub zupełnie inną fabułę, a brak ukierunkowania nie przeszkadzałby tak bardzo z samej natury rzeczy. DLC to coś, co jest po prostu doklejone do gry.
Nie wydaje mi się, żeby Tears of the Kingdom zostało zapamiętane w dokładnie taki sam sposób, albo wywołało taki wpływ na rynek, jak jego wielki poprzednik. Nie wydaje mi się, żeby Tears of the Kingdom było lepszą grą od Breath of the Wild. Wydaje mi się, że Breath of the Wild było dużo bardziej ukierunkowane, miało dużo więcej sensu, było takie bardzo konsekwentnie przeprowadzone doświadczenie od początku do końca, podczas gdy Tears of the Kingdom to trochę miszmasz różnych eksperymentów, które Nintendo akurat chciało wypróbować z Zeldą. No ale to, że sequel nie jest lepszy od poprzednika, nie musi koniecznie znaczyć, że należy go skreślać. Nie potrafię się gniewać na grę, przy której spędziłem jakieś 200 godzin budując jakieś fantastyczne maszyny. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.